Witam Państwa na pomocowej konferencji prasowej. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-0 dla nas zespołu. Nie kałem się na podsumowanie meczu, poproszę obydwu trenerów. Najpierw może ten drużyny kolejarza, że Pan Przemysław Cekarz. Mój komentarz będzie bardzo krótki. Ja uważam, że było niezłe spotkanie w wykonaniu obu drużyn. Obydwie drużyny potrafią grać w piłkę, dzisiaj to pokazały. Po prostu wygrał zespół skuteczniejszy, z większą siłą troszeczkę, powiem szczerze, w postaci Grześka Bonina tutaj w przodzie. I stworzył sobie sytuacje, które wykorzystał my. Sytuacje, które stworzyliśmy, nie wykorzystaliśmy. Dlatego jesteśmy dzisiaj pokonani. Ale ja pretensji do zawodników o grę nie mogę mieć. Mogę mieć pretensje o detale, że ma na nodze, nie wybija piłki. A można to zrobić. Pokazała to Górnik Łęczna, gdzie stoper czy boczny obrońca nie wchodzi w jakieś tam kombinacje, tylko ma piłkę na nodze, wybija i zażegnuje niebezpieczeństwo. Nam tego dzisiaj brakło. Łęczna to wykorzystała. Mam pretensje o to, że dwukrotnie pierwsza bramka, nasz bramkarz Radliński interweniuje, pierwszy do piłki dobiega Grzesiu Bonin. Druga bramka, interweniuje Radliński, pierwszy do piłki, do dobitki dobiega zawodnik Górnika Łęczna. No to mam duże pretensje, aczkolwiek tak jak powiedziałem, o grę, o postawę zespołu na boisku nie. Podsumowując, wygrał zespół skuteczniejszy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję trenerowi. Kolejarza proszę o podsumowanie trenera Górnika Łęczna, pana Juria Szypałowa. No na pewno z naszej strony postaramy się jak najszybciej zapomnieć o swoim stylu. Zresztą już mówiliśmy wczoraj i dzisiaj na pewno mówiliśmy, że styl nasz nie będzie aż tak ważny. Musimy z tego, można powiedzieć, niedużego długo wyjść, wygrać ten mecz. No i brawo chłopakom, pokazali gdzieś, że potrafią zmobilizować się, chociaż to co powiedziałem, styl na pewno nie był jakiś porywający. Ale cieszymy się ze zdobycia punktowej, na pewno to nam się przyda i bardzo optymistycznie patrzymy już na następny mecz. Dziękuję. Dziękuję panu Wychownika. Proszę o pytania. Witam na Kulubowski. Dzisiaj trochę eksperymentu ze składem ponownie. Woźniak na prawej pomocy, Bonin w ataku, no ale sprawdziła się ta roszada. Przynajmniej w pierwszej połowie nie się to wyglądało. To myślę, że już drugi raz to stosuje, do Kalantyszczak w taki sposób graliśmy. Bo no jak mamy, wszyscy wiedzą, że mamy tylko jednego napastnika, także nie mogłem grać innym ustawieniem, bo jak był wypad niemożny, to nie ma kogo wystawiać. Także tutaj tylko dlatego musieliśmy zmienić nasze ustawienie, podejście i musieliśmy odrobinkę, może nie aż tak mocno, ale zmienić ustawienie taktyczne. Także no, w jakiś tam sposób to się sprawdza. Jeśli chodzi o Bonina, wiadomo co się stało na boisku, czy to jakieś zasłabnięcie, czy... No, zasłab, coś mu ukuło w klasie piersiowej, no to prawdopodobnie tam nic nie ma, tam tylko serce się znajduje, także nie wiem, czy jutro będziemy widzieli Jurika więcej, bo jutro zrobię badania i to dlatego, że zobaczymy co tam się stało. Właśnie pomimo tej serii meczów bez zwycięstwa, tak, 4 spotkania, no sytuacja w tabeli nadal u Was wygląda dobrze, bo jeśli tak się mecz skończy, jak przebiega Dorkano z Arką, no to jest 1-0 dla Dorkano, więc będzie nawet bardzo dobra. Patrząc w perspektywie tych 4 meczów nie wygranych oczywiście. Tak, to co powiedziałem, na pewno... Zresztą nie ma co patrzeć, jak będziemy patrzeć na przeciwników, czy zdobywają, czy nie. No musimy patrzeć na siebie, jak do końca wszystko ugramy, to zostaniemy na tym miejscu. Także tutaj w taki sposób trzeba się nastawić, myśleć o swojej grze, tam nie kalkulować, ale na pewno, kiedy każdy zawodnik tam kątem oka rzuci na tą tabelę, na pewno widzi tę dystansję. Nie wiem, czy paraliżuje to niektórych na pewno paraliżuje, bo to widać z przebiegu meczu, a niektórych odwrotnie pcha do przodu. Także no, cieszymy się z 3 punktów i jak Pan mówi, tam Arkę przygrywa, to cieszymy się z tej pozycji.